prawdy. A cóż to za prawda? Puszczała się na lewo i prawo. Dostała za swoje. Jak śmiesz? Co ty sobie myślałaś? Nie pozwolisz się umierzyć? Przysięgam, że to, co do ciebie czuję, jest prawdziwe i szczere. Chodź do mnie. Przestań, Bultasie. No chodź, nikt się nie dowie. Proszę, przecież to nie jest już śmieszne. Wcale ma taki nie być. Proszę, przestań. Ani myślę, przestań. Powiedziałem, żeby się zamknęła. Odrzucam, że patruję cię. Powiem wszystkim. Powiem, co mi zrobiłeś. Zamknij się. Myślisz, że mnie możesz straszyć? Tak? Nie? Doigrałaś się. O, co ty robisz? Przekonasz się. Co ty robisz? Ludzie! Ludzie! Złapałem ją za łuskę! To nadacznica! Przestań, że mnie zabiją! To za łuśnica! To za łuśnica! Znajdaczyła się z jakimś! Ukamienować ją! Błagam! Posłuchajcie! To nieprawda! Błagam! Widzicie ją? Cała we krwi! Bracio! Nadacznica! Zdradziła mnie! Prawda mówi jasno! Kamienować! Tak! Należy jej się! Bracio! Nikt wie, że Bóg taki mi gardzi! Tak, właśnie. Błagam! Zostawcie mnie! Błagam! Ty śmieciu! Tu!
złapali. No ponoć Getsemani. W ogrodzie o innym. Złapali go na górze, w Sebejniku. Jego uczniowie go zostawili. Słyszałam, że kompletnie się nie spodziewali. Byli wystraszeni jak dzieci. Rozbiegli się na wszystkie strony. Naprowadzili go do arcykapłana. A ją go przesłucha. Bez odrobądzi. Prawda. A czy ty przypadkiem nie jesteś Galilejczykiem? Więc niech cię osądzi zarządca Galilei, Herod. Zabrać go. Nie wierzę. O, nie wierzę. W końcu wielki Jezus Nazaretu u mnie w moich skromnych progach. Czy warunki są wystarczająco dobre dla króla? Tak? Nie słyszę. Słyszałem o tobie wiele niezwykłych rzeczy. Ponoć uzdrawiasz chorych, rozmnażasz chleb, czynisz z wody najprawdziwsze wino. No, pokaż nam coś. Pokaż jedną ze swych sztuczek. Zbyt wielu świadków zeznaje przeciwko tobie. Tłum domaga się krwi. Przepraszam. Wybacz, że ci przeszkadzam. Musisz mnie wysłuchać. Ten człowiek. Co z nim? Mam nad tobą władzę?
że mogę dać ci drugą szansę? Dobrze zatem. Macie zwyczaj na swoje święto uwalniać jednego więźnia. Obecnie mam w bloku dwóch. Buntownika i spiskowca Barabasza oraz nauczyciela Jezusa z Nazaretu. Kogo chcecie, bym wam uwolnił? Barabasza? Przecież to przestępca. Nie chcecie, bym uwolnił Jezusa? Dobrze, dobrze. Niech tak będzie. Barabasz jest wolny. Jezusa skazuje na biczowanie. Potem zróbcie z nim, co chcecie. Nie jestem winien tego, co się z nim stanie. Dobrze, dobrze.